Otwórzmy Słowo Boże na Ewangelii Jana, rozdział 13. Ewangelia Jana, rozdział 13. Przed nami wersy od 1 do 5. Wersy od 1 do 5, które są i tak głębokie w teologii i bogactwo Boże błogosławieństw. Jednak przy tym fragmencie dłuższy wstęp nie będzie wymagany, ponieważ Jan wprowadza nas w zupełnie inną sytuację. W tym tekście mamy taką oto sytuację. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go, wiedząc, iż Ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy. Złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Ojcze, dziękujemy za Twoje słowo. Jesteśmy Ci wdzięczni za Twoje dobro, jakie nam okazujesz. Niech bogactwo Twojego słowa działa pośród nas. Przez Jezusa Chrystusa. Amen. Zatem dzisiejsze kazanie rozpoczyna kilkurozdziałowy opis Wieczerzy Pańskiej przedstawionej przez apostoła Jana. Jak wiemy, to jest właśnie główna cecha charakterystyczna Ewangelii Jana, podczas gdy Ewangelia Mateusza, Marka i Łukasza pokazują nam raczej w większości to, co Jezus czyni. Apostoł Jan pokazuje w swojej Ewangelii raczej to, co Jezus mówi. On skupia się bardziej na dialogach, których będzie multum w tym opisie wieczerzy, którą mamy przed nami, która rozpoczyna się od rozdziału 13. Motyw znajdujący się w dzisiejszym fragmencie jest piękny, jest zdumiewający, jest niesamowity i ujmujący. Ironia tego tekstu polega na tym, że wszyscy znają ten tekst, ale nie wszyscy praktykują przesłanie, jakie wynika z tego tekstu. Więc powiemy sobie pewnie więcej na ten temat, ale póki co, jak obiecałem, bez większego wstępu możemy przejść od razu do wersu pierwszego, który tu mamy, gdzie jest powiedziane: przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, i nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Akcja dzieje się oczywiście podczas ostatniego wielkiego tygodnia życia Jezusa, w którym nastąpi Jego ukrzyżowanie. Pamiętamy z poprzedniego rozdziału triumfalne wejście i wjazd Jezusa z Jego uczniami do Jerozolimy. To było na początku tego wielkiego tygodnia. I teraz zwrot przed świętem Paschy wymaga od nas ustalenia dokładnie kiedy, a raczej w który dzień tego wielkiego tygodnia dzieje się to, co się tutaj dzieje, co Jan nam opisuje w tym fragmencie. Sprawa autentycznie jest bardzo poważna. Od lat powszechnym zjawiskiem w świecie chrześcijańskim, na ile zdajecie sobie sprawę z tego, co się dzieje, zwłaszcza w kręgach akademickich, jest argumentowanie, że ewangeliści Nowego Testamentu, którzy spisali to, co się działo za życia Jezusa, to są ludzie, którzy niekoniecznie spisali wszystko bezbłędnie i jest całkiem możliwe, że różnili się ze sobą dlatego, ponieważ ktoś z nich popełnił błąd w opisie tego, co się wydarzyło. Od dłuższego czasu ten nurt sceptycyzmu działa prężnie w świecie chrześcijańskim, szczególnie w akademickim świecie chrześcijańskim, próbując niejako wykazać, że gdy czytasz Ewangelię Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, to widzisz różne opisy Wieczerzy Pańskiej, którą mamy tutaj ukazaną. A są różne, ponieważ zdaniem tych sceptyków, którzy w jakiś sposób nadają sobie tytuł związany z chrześcijaństwem, ich zdaniem ktoś z nich się pomylił. Ich zdaniem ktoś spisał Słowo Boże w sposób błędny. Dlatego gdy czytasz to, co mówi Mateusz, Marek i Łukasz, to widzisz, że prawdopodobnie mamy do czynienia z innym dniem tygodnia, aniżeli to, co mówi Jan. I dla nich to jest normalne i naturalne. Oni zakładają, że człowiek mylić się może, jeżeli spisuje Słowo Boże pod natchnieniem Ducha Świętego. Ich zdaniem należałoby przyjąć, że ewentualne różnice w określeniu czasu, jaki dotyczy wieczerzy paschalnej, kiedy ona się odbyła, są niemożliwe do pogodzenia. Tymczasem my musimy przyjąć,
że tu w żaden sposób nie chodzi o to, że ktoś popełnił błąd w kalkulacji tego, kiedy ta wieczerza faktycznie miała miejsce. My, jako wierzący, przyjmujemy prawdę, która mówi o tym, co powiedział Paweł, że Słowo Boże jest natchnione w pełni przez Pana, a więc są spowodowane przez to konsekwencje. Konsekwencje, które wiążą się z tym, że Słowo, skoro jest natchnione przez Pana, znaczy to, że musi być nieomylne, musi być bezbłędne, musi być w pełni wystarczające do życia i pobożności. To są konsekwencje natchnienia Słowa Bożego przez Boga. Jeżeli czytasz Słowo Boże z założeniem i przekonaniem, że autorzy Słowa Bożego mogli popełniać błędy, mogli się mylić, lecz w jakimś ogóle zgadzali się ze sobą, to uznasz, że Biblia zawiera błędy. I nie muszę wtedy chyba nikomu mówić, że jeżeli przyjmujesz, że Biblia zawiera błędy lub sprzeczności, to jednocześnie odrzucasz twierdzenie Pawła, że Słowo jest natchnione. Tym samym praktycznie rzecz biorąc kończysz w ten sposób, że gdy otworzysz księgę Mateusza, w której jest napisane, że kur zapiał raz w trakcie zaparcia się Piotra, później otworzysz Marka, gdzie jest powiedziane, że kur zapiał dwa razy, będziesz myślał, no chyba tutaj jest jakaś sprzeczność. Księga Słowa Bożego nie mówi prawdy, księga Słowa Bożego się myli. Ale jeżeli czytasz Słowo Boże z prawdziwie Bożym przekonaniem, że Słowo Boże jest nieomylne, ponieważ Bóg tchnął swój dech w Słowo, także ono jest natchnione, wiesz, że ono jest bezbłędne. I dlatego ewentualne powierzchowne różnice nie wynikają z tego, że autorzy się mylili albo ze sobą nie zgadzali, ale wynikają po prostu z tego, że niewystarczająco dobrze póki co zbadaliśmy temat, który tam jest. Więc kwestia dokładniejszego zbadania sprawy i wszelkie powierzchowne różnice znikają. Nie ma mowy o żadnym błędzie. Gdy słowo w pełni jest natchnione, i w pełni wystarczające, i w pełni bezbłędne. Paul Washer powiedział kiedyś niepublicznie, ale w ten sposób. Herezje i zwiedzenia lubią krzewić się w chrześcijańskich kręgach akademickich. Osoby z wykształceniem teologicznym nauczają coraz bardziej absurdalnych herezji. Jest tak dlatego, gdyż wielu z nich nie jest częścią żadnego lokalnego zboru. Wielu z nich nie ma żadnej służby w kościele lokalnym. Wielu z nich nie oddało się pod autorytet starszych lokalnego zboru. Nic dziwnego, że ci ludzie nauczają coraz bardziej niebiblijnie, skoro ich przekonania nie podlegają weryfikacji przywództwa zboru, a ich postępowanie nie podlega weryfikacji samego kościoła. Oni po prostu głoszą herezję, albowiem nie są nigdy przed nikim odpowiedzialni za to, w co wierzą i czego nauczają. Oczywiście, że to jest prawda. Oczywiście, że tak jest. Z doświadczenia wiem, że w znacznej mierze dokładnie tak się sprawy mają. Mój wykładowca teologii Nowego Testamentu, profesor, doktor habilitowany nauk teologicznych, który, jak na ironię, zdobył wykształcenie teologiczne w różnych częściach Europy, spędzając porządne parę lat, aby to uczynić, ostatecznie tylko, jak na ironię, po to, aby stać się heretykiem. Tento człowiek starannie przekonywał mnie i pozostałych studentów na studiach przez cały rok, że apostoł Paweł niejednokrotnie zmieniał swoje zdanie. Że apostoł Paweł zmieniał swoje przekonania, swoją wiarę i swoje doktryny. I jak mawiał do nas, a kto powiedział, że teologia apostoła Pawła nie mogła ewoluować? Kto powiedział, że teologia Pawła nie mogła się zmienić? Przecież mógł mieć jedno zdanie w tym liście, później się wycofać i napisać inne zdanie odnośnie jakiejś prawdy Bożej w innym liście. Tak byłem nauczony. W jednym liście widzimy, że Paweł pisze coś na przykład na temat powtórnego przyjścia Pana, później drugi list napisany trochę później i tak jakby Paweł się wycofywał, Paweł mówi coś innego, tak jakby się nie zgadzał z poprzednim listem i tak argumentował do nas przez cały rok akademicki. Doktor nauk habilitowanych z zakresu teologii. Więc nie muszę nikomu tutaj mówić, że apostoł Paweł ma przypisane co najmniej 13 ksiąg Nowego Testamentu z 27 ksiąg Nowego Testamentu. Co najmniej, bo tutaj trzeba rozważyć, czy list do Hebrajczyków był przez niego napisany. Jeżeli tak, to byłaby to 14 księga. Jeżeli damy sobie wmówić, że człowiek imieniem Paweł z miasta o nazwie Tars sam nie wiedział, w co wierzy i dlatego zostawił różnorodne, niespójne rozumienie doktryn chrześcijańskich, gdyż nie mógł się zdecydować na to, które przekonanie jest właściwe. Gdy damy sobie to wmówić, to wtedy musimy przyjąć, że Biblia nie może nam powiedzieć nic pewnego, bo połowa ksiąg Nowego Testamentu pochodzi od Pawła. Jakby nie było. W
tym kontekście pozwólcie, zanim przejdę do konkluzji tej dygresji, w tym kontekście pozwólcie, że podam wam drugi przykład, żebyśmy zrozumieli rangę niebezpieczeństwa, z jakim mamy do czynienia. Byłem kiedyś w Anglii, napotkałem pewnego człowieka, który zaprosił mnie na rozważanie Słowa Bożego. Spotkaliśmy się w jego domu. Gdy wszedłem, zobaczyłem ściany wypełnione Biblią, wersy wszędzie, konkordancje na półkach, różnego rodzaju przekłady, różnego typu przekłady w jego szafkach. Więc moje wrażenie pierwsze było takie, człowiek ma wielkie poważanie Słowa Bożego. Ten człowiek kocha Słowa Boże. Nic bardziej mylnego oczywiście, bo to, jak bardzo poważamy Słowo Boże, nie wynika z tego, jak bardzo o tym Słowie mówimy i nie ci, którzy pierwsi krzyczą i wołają sola scriptura, mają najlepsze rozumienie i poważanie do Słowa Bożego, ale to, w jaki sposób traktuje Słowo Boże, pokazuje, jakie ono ma miejsce i jaką rolę ma w twoim życiu. Więc zaczęliśmy rozważać Biblię w jego domu. Co się okazuje, że ten człowiek jest bardzo zbliżony teologicznie do tego, co mówił mój profesor teologii. Mają bardzo bliskie rozumienie pewnych aspektów. Próbował wykazać, tak jak ten mój profesor, że Paweł mylił się w wielu miejscach, że Paweł miał teologię, która zmieniała się z biegiem jego misji. Miał przekonania różnego typu odnośnie różnych praw biblijnych, więc nie mamy tak naprawdę pewności, czy to, co on mówi, jest spójne i musimy wnioskować, że tak jak w tym miejscu wierzył, że homoseksualizm jest grzechem, tak w drugim pewnie się z tego wycofał. Kolejny wniosek tego człowieka, gdy rozważaliśmy Biblię, był taki, że w zasadzie ogólnie rzecz biorąc, ponieważ Pawłowi nie za bardzo można ufać, bo nie mógł mieć przekonania odnośnie różnych praw bożych, kolejny jego wniosek był taki, że ogólnie wszyscy ludzie będą zbawieni bez względu na wszystko, ponieważ wniosek Słowa Bożego jest taki, że deszcz Pana pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych i słońce jego świeci nad złymi i dobrymi, więc jego wniosek właśnie jest taki, że uniwersalizm jest prawdą biblijną. Wszyscy rzekomo pójdą do nieba. Co łączy te dwie postacie? Co łączy tego profesora, o którym wam wspomniałem, z tym człowiekiem, którego napotkałem? Trzy rzeczy co najmniej. Oboje nazywają siebie chrześcijanami, oboje nauczają Słowa Bożego i oboje nie byli zaangażowani w życie żadnego lokalnego zboru. Klucz. Dlatego jeżeli słuchacie kazań albo nauczań osobiście lub w internecie, upewnijcie się, czy te osoby, które nauczają was i mówią wam, co Słowo Boże mówi, są faktycznie częścią jakiegoś lokalnego zboru. Wiesz dlaczego? Ponieważ jeżeli faktycznie one są częścią biblijnego i biblijnie ugruntowanego zboru, gdzie są biblijnie ugruntowani starsi, oni nie dopuszczą w żaden sposób, łącznie z tym kościołem, aby ktoś publicznie głosił herezję niezgodne z wyznaniem wiary tego zboru. Aby ktoś publicznie składał złe świadectwo o Kościele, do którego ta osoba należy. Więc upewnijcie się, czy ten człowiek rozumie powagę sytuacji. Nie chcemy mieć wolnego strzelca jako kogoś, kto będzie nam mówił, co mówi Słowo Boże. Chcemy mieć kogoś, kto rozumie istotę, rolę lokalnego zboru w jego życiu również. Więc powierzchowne różnice paralelnych tekstów Słowa Bożego, które mówią na temat wieczerzy, jaką dzisiaj mamy w naszym fragmencie i dalej, te powierzchowne różnice mogą być pogodzone przy poprawnym, wystarczającym studiowaniu Słowa Bożego i nie ma tam żadnych sprzeczności. Tym samym, gdy pierwszy wers mówi przed świętem Paschy, zakładamy w oparciu o chronologię wszystkich dostępnych fragmentów Słowa Bożego ewangelistów, którzy mówią na temat Paschy, że chodzi o ten dzień, który dotyczy czwartku. Czwartek wieczór. To jest rozpoczęcie wieczerzy Jezusa z uczniami. Czwartek wieczór. Jak wyjaśnia John MacArthur, świętowanie Paschy w Izraelu rozpoczynało się w czwartek wieczorem. To będzie kluczowe. Później zrozumiecie, dlaczego zacząłem w ten sposób. Galilejczycy świętowali wieczerzę paschalną w czwartek wieczorem, a Judejczycy w piątek. W Ewangelii Jana 13 akcja dzieje się właśnie w czwartek wieczorem. Po wieczerzy Jezus będzie modlił się w ogrodzie i będzie aresztowany. To będzie miało miejsce w nocy, gdzieś po północy, z czwartku na piątek. Wtedy będzie aresztowany w środku nocy, oczywiście wyszydzony, niesprawiedliwie osądzony w niewłaściwy, niesprawiedliwy sposób. Zostanie ukrzyżowany w piątek rano, w czasie, kiedy składano ofiary z baranków. Zatem w czwartkowy wieczór, przed świętem Paschy, Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca,
Sformułowanie nadeszła godzina Jego jest nam znane. Widzieliśmy je już w poprzednim rozdziale, gdzie Jezus powiedział, że nadeszła Jego godzina po tym, gdy Grecy do Niego podeszli. Jest to nic innego jak eufemizm apostoła Jana, który dotyczy czasu śmierci Jezusa. Nadeszła Jego godzina oznacza, że nadeszła godzina wyznaczona przez Ojca, aby umarł na krzyżu. Zbliża się ta godzina i jest już bardzo blisko, wręcz parę godzin przed, ponieważ mamy czwartkowy wieczór, Jezus umiera w piątek rano. Zatem znamy tę wypowiedź naszego Pana. Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy, powiedział, gdy przyszli do Niego Grecy, którzy chcieli Go zobaczyć. Jezus precyzuje zawsze, że gdy chodzi o tę godzinę, to chodzi o Jego śmierć. Jan Calvin w wspaniały sposób pokazuje nam, w kontekście tego powiedzenia i sformułowania tutaj, nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca. On mówi tutaj, że to jest biblijna, piękna definicja śmierci dla Jezusa i dla każdego, kto do Jezusa należy. Wierzący muszą rozumieć swoją śmierć właśnie w taki sposób, jako podróż z jednego miejsca do drugiego, jako podróż z tego świata do Ojca, jako odejście z tego świata do Ojca. Jeśli jesteś zbawiony, to śmierć jest dla ciebie niczym innym, jak powrotem do domu Ojca. Jezus tak mówi w ten sposób. Jan apostoł mówi tak w kontekście Jezusa. Dalej w wersie pierwszym widzimy miażdżące stwierdzenie, które mówi: umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Biblia Nowego Przymierza mówi, że chciał więc pokazać tym, którzy należeli do Niego i których pokochał w tym świecie, że ich kocha bez reszty. Nie ma wątpliwości, że te słowa umiłowawszy swoich dotyczą apostołów Jezusa, z którymi teraz Jezus znajduje się przy stole w trakcie wieczerzy. Nie ma najmniejszych wątpliwości. Z tym, że nie ograniczają się do apostołów. Ograniczają się w zasadzie, jeżeli weźmiemy pod uwagę podział na wierzących i niewierzących. W ten sposób ograniczają się tylko do wierzących. W tym fragmencie mówią odnośnie apostołów i później poprzez rozciągnięcie mówią odnośnie wszystkich, którzy są w Chrystusie. Więc jeżeli tu jest mowa o tych, których umiłował aż do końca, to jest tu mowa o apostołach, tak? Ale jest tu przede wszystkim też mowa o wszystkich, którzy do Chrystusa należą, których On umiłował. Więc umiłowawszy swoich przedstawia zdumiewającą prawdę, że przez ponad 3 lata, bo to jest coś, co mówi dosłownie umiłowawszy już do tego czasu swoich, że przez 3 lata Jezus wyjątkowo okazywał na różny sposób miłość tym ludziom tutaj przy stole. Jego uczniom, Jego apostołom. W wyjątkowy sposób. Mogli to zrozumieć, mogli to zobaczyć, że On ich prawdziwie umiłował. I apostoł Jan mówi, że umiłowawszy swoich uczniów, w domyśle, którzy byli na tym świecie, teraz przy wieczerzy, umiłował ich aż do końca. Apostoł Jan po prostu zapowiada fenomenalne wydarzenie, które zaraz tutaj będzie się realizowało przez te słowa. Umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Uczeń jest tutaj miłowany przez swojego nauczyciela. Nikogo z nas na pewno nie dziwi fakt, że Jezus kochał swoich uczniów. On kocha wszystkich, którzy zawierzyli Mu, którzy do Niego należą, za których poszedł na krzyż. To nas w ogóle nie dziwi. Ale Jan przedstawia nam motyw, dla którego Jezus decyduje się zrobić to, co zaraz tutaj zrobi. Wobec swoich uczniów. Dlatego pamiętajcie, że to ma znaczenie, dlaczego Jan decyduje się najpierw powiedzieć, zanim powie, co się dzieje później, że Jezus umiłował swoich aż do końca, bo to jest motyw jego serca, który prowadzi go do tego, co zaraz zrobi wobec swoich uczniów. Jezus okaże im wyjątkową miłość poprzez to, co zaraz zobaczymy. I uczyni to nie wobec tych, którzy przez 3 lata byli wobec Niego wierni. Uczyni to wobec tych, którzy nieraz w ogóle nie rozumieli Jego nauczania, którzy zaraz się Go zaprą, którzy zaraz Go zostawią i zaraz uciekną. To chyba ma znaczenie. Jakby tego było mało, Jezus zamierza wyrazić tutaj swoją wielką miłość w stosunku do swoich uczniów, nie w pokojowych okolicznościach, gdzie wszystko jest fajnie i komfortowo. Jezus teraz, w tym momencie, umiłował ich aż do końca i wyrazi tą miłość wobec swoich uczniów, którzy od Niego uciekną, w okolicznościach, kiedy jest pełen trwogi, bo wie, co Go czeka. Jest to po tym momencie, kiedy już powiedział, że moja dusza jest zatrwożona w 12 rozdziale i przed tym momentem, zaraz, gdy będzie w Getsemane, gdzie Jego dusza będzie jeszcze bardziej zatrwożona. Jezus jest tutaj w okolicznościach, które na pewno napołają Go trwogą. Mimo wszystko,
to nie powstrzymuje go od tego, aby okazać miłość swoim uczniom. My pewnie bylibyśmy w stanie okazać miłość, ale w momencie, kiedy nie ma na nas żadnych dolegliwości, kiedy nie ciążą na nas trudy życia codziennego, kiedy nie mamy pewnego rodzaju udręki, okej, jesteśmy gotowi, aby okazać miłość. Jezus czyni to w takich, a nie innych warunkach. Więc podejrzewam, że ten fragment stanie się dla nas jeszcze bogatszy za chwilę, gdy zobaczymy, co Jezus rozpoczyna czynić. Umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca tych, którzy go rozczarują, zawiodą i zostawią. Następnie, skoro jest tu powiedziane, że Jezus umiłował swoich aż do końca, to ma prowadzić nas do zrozumienia tego, w jaki sposób Jezus kocha swoich aż do końca, z czym się wiąże ta miłość, jakiego rodzaju to jest miłość, bo jakby nie było, apostoł Paweł sugeruje coś w liście do Efezjan w trzecim rozdziale, że my powinniśmy być tymi jako wierzący, którzy zdołają pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, głębokość, długość i wysokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. Czyli to jest tego typu miłość, miłość aż do końca, którą On ukazuje pośród swoich uczniów i którą nam ukazuje na co dzień jako Jego odkupionym ludziom. To jest miłość, którą Zbawiciel kocha Ciebie, jeżeli w Niego uwierzyłeś. Miłość aż do końca, miłość bez reszty, jak mówi Biblia Nowego Przymierza. I to jest miłość, gdzie Paweł nawet zadaje retoryczne pytanie w kontekście tej miłości w Rzymian 8, któż nas odłączy od tej miłości? Wymienia wszelkie okoliczności i mówi, że żadna, łącznie ze śmiercią, nie jest w stanie odłączyć nas od takiej miłości, ponieważ jest to miłość Chrystusowa, a nie jakaś tam inna miłość. Piękno tej miłości polega właśnie na tym, że dzięki temu, że On Cię tak kocha, Ty masz miejsce w niebie. I to nie przy byle kim, lecz przy Bogu chwały. To jest konsekwencja tej miłości aż do końca. Wers drugi. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza Szymona Iskarioty zamysł wydania go. Jak widzimy, opis wydarzeń wyraźnie dotyczy czasu wieczerzy pańskiej, ponieważ jest tu początek, który mówi, a podczas wieczerzy, czyli dla Jana ta wieczerza się już zaczęła i ona już trwa. Jan nie mówi nam, jak do tej wieczerzy doszło. On pisze jako ostatni ewangelista, więc on wie, że już pozostałe Ewangelie krążą w Kościele, są dostępne, ludzie wiedzą już pewne szczegóły na temat, znają pewne szczegóły na temat Jezusa i Jego działalności i tego, co się wydarzyło, więc Jan prawdopodobnie decyduje się nie podać nam szczegółów, które wyjaśniają, jak doszło do tej wieczerzy. Ale mamy szczegóły z pozostałych Ewangelii, które mówią nam dokładnie, jak do tej wieczerzy doszło. Pozostali ewangeliści podają nam informacje, których tutaj właśnie w Ewangelii Jana nie mamy. Nie będę podawał bezpośrednio takich szczegółowych odnośników do wersów w pozostałych Ewangeliach, ale chciałbym, ponieważ to będzie ważne w kolejnym fragmencie, chciałbym, abyście zobaczyli, co mówi Ewangelia Marka 14. A w pierwszy dzień przaśników, kiedy zabijali baranka wielkanocnego, to jest ważne. Zapytali go uczniowie jego, gdzie chcesz, abyśmy poszli i przygotowali ci wieczerzę paschalną? I posłał dwóch uczniów swoich, wiemy, że to był Piotr i Jan, i przygotowali ci wieczerzę paschalną. I posłał dwóch uczniów swoich i rzekł im, idźcie do miasta i spotka się z wami człowiek niosący dzban wody, zanim idźcie, a gdziekolwiek wyszedł, powiedzcie gospodarzowi, nauczyciel mówi, gdzie jest moja izba, w której mógłbym spożyć wieczerzę paschalną z uczniami moimi, a on pokaże wam przestronną jadalnię przygotowaną, przystrojoną, tam wam przygotujecie wieczerzę. I odeszli uczniowie i przyszli do miasta i znaleźli, jak im powiedział, przygotowali wieczerzę paschalną, a gdy nastał wieczór, przybył z 12, czyli pierwszy dzień przeszników, ważne, gdy zabijali baranka wielkanocnego, również ważna informacja. Czyli dwóch uczniów idzie przygotować wieczerzę dla Jezusa zgodnie z tym, co On powiedział w czwartek wcześniej za dnia. Albowiem było to czasochłonne zadanie, aby to przygotować, mimo że sala była już udostępniona. Więc czwartek rano idą przygotować wieczerzę dla Jezusa po to, aby w czwartek wieczorem tą wieczerzę rozpocząć z Jezusem przy stole. Jan i Piotr przygotowują tą wieczerzę w wyznaczonym pomieszczeniu. Jest czwartek wieczór. Nie mógł to być oczywiście piątek, bo jak powiedzieliśmy, w piątek Jezus już był ukrzyżowany. I to przed południem. Ten aspekt dla wszystkich czterech ewangelistów, Mateusz, Marek, Łukasz i Jan, jest ważny. Oni na pewno nie mogą się mylić w żaden sposób odnośnie tego, kiedy Jezus faktycznie był ukrzyżowany, ponieważ było to istotne z uwagi na zapowiedzi Starego Testamentu, święta Starego Testamentu i wszystkie inne rytuały, które były cieniem rzeczy przyszłych, tego, co Jezus ostatecznie zrealizował jako prawdziwy baranek. Więc czas miał kluczowe znaczenie, czas ukrzyżowania Jezusa. John MacArthur stwierdza w tym temacie tak.
Ewangeliści jednomyślnie podają nam precyzyjny czas ukrzyżowania Jezusa. Był to piątek podczas święta Paschy. Najlepsze kalkulacje mówią o roku 30 naszej ery, miesiącu Nisan, dzień 14 i 15. Jezus umarł podczas święta Paschy, albowiem Pascha była czasem, kiedy zażynano baranki. Żydzi z całego świata zjeżdżali się do Jerozolimy na Paschę, która była najbardziej uroczystym świętem żydowskim. W tym czasie ludzie przynosili ze sobą baranki lub kupowali je w Jerozolimie, po czym zażynali je przez 2 dni. Bardzo ważne. Przez 2 dni. Te informacje wam podaję, abyście później wiedzieli, dlaczego śmiało możemy twierdzić, że wszystkie 4 opisy tego, co się działo w okresie okołopaschalnym pośród tych 4 ewangelistów są zgodne i spójne. Zaczynali je przez 2 dni. Pamiętacie, czemu 2 dni? Powiedziałem wam przed chwilą, że Żydzi z Galilei, czyli z północy Izraela, świętowali Paschę w czwartek, a Żydzi z Judei, z południa Izraela, świętowali Paschę w piątek, czyli jedni zaczynali w jeden dzień, drudzy w drugi dzień, czyli w 2 dni. 2 dni trwało zażynanie baranków. Świętowanie Paschy miało być na pamiątkę zabicia baranków w Egipcie, kiedy to oczywiście ich krwią pomalowano od drzwia, aby niszczyciel od Boga nie zabił tych, którzy w domu się znajdowali. A więc Bóg zarządził, aby co roku sprawowano to wydarzenie w postaci Paschy, aby upamiętnić, że Pan, Król, Bóg Izraela odkupił swój lud. I to było za cenę krwi baranków. Pascha raz w roku miała o tym przypominać, jak wielki jest Wybawiciel Izraela. Izrael miał pamiętać, że krew baranka wiąże się w jakiś sposób z odkupieniem. I miał pamiętać, że odkupicielem może być nikt inny jak Bóg. Zabijanie baranków podczas Paschy miało zakomunikować ludziom nie tylko, że Boże odkupienie, jakiego dokonał w przeszłości, jest wielkie, wspaniałe i dotyczy jego ludów, ale również Pascha miała kierować myśli Żydów naprzód, ku przyszłości, aby wyczekiwali tego, który jest prawdziwie barankiem Bożym, który nie odkupił jedynie z ziemi niewoli, ale odkupił ludzi z grzechów ich. Więc Pascha miała ten wydźwięk w przeszłość i w przyszłość, aby spodziewali się, obchodząc Paschę, spodziewali się prawdziwego baranka, który przyjdzie z bezcenną krwią, aby odkupić grzechy ludu Bożego. Tyle, jeżeli chodzi o te pierwsze słowa wersetu drugiego, a podczas wieczerzy. Dalej w wersie drugim mamy intrygujące słowa. Gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go. Przede wszystkim musimy jasno powiedzieć, że w tym wersie Jan nie mówi, że dopiero w tym momencie diabeł działa u Judasza. Dobrze wiemy, że tu nie o to chodzi. Pamiętacie, gdzie wcześniej była podobna wzmianka na temat Judasza? Choć wtedy nie był wymieniony z imienia, to każdy wiedział, kogo chodzi. Jakimi słowami zakończył się dosłownie rozdział 6? Jezus odpowiedział im, czy nie 12 z was wybrałem, a jeden z was jest kim? Diabłem. I mówił o Judaszu, synu Szymona Skariotu, bo ten miał go wydać, a był jednym z 12. Czyli Jezus nie powiedział wtedy, a jeden z was będzie diabłem, tylko powiedział, jeden z was już jest diabłem. Czyli ten fragment, który mamy w wersie drugim, jest miejscem, gdzie nie powinniśmy w żaden sposób myśleć, że dopiero teraz diabeł zaczyna się interesować Judaszem. To już było dawno, dawno wcześniej. Definitywny akt apostazji Judasza rozpoczął się znacznie wcześniej, aniżeli tutaj. Diabeł zasugerował Judaszowi nikczemną myśl, według tego, co tu jest powiedziane, i plan wydania Jezusa, które Judasz w całości przyjął, ponieważ jego serce już było wystarczająco nikczemne i już było pełne niewiary. Myśli, plany, działania szatana są w pewnej części niezmienne, albowiem są bardzo skuteczne wobec ludzkości. Po co je zmieniać? Skoro działają, on ich nie zmienia, więc to, co czyni tutaj z Judaszem, to czynił już w ogrodzie Eden, nic nowego. Zaraz zobaczycie dlaczego. Diabeł był, jest i będzie ojcem kłamstwa i wszelkiej nikczemności. Takie jest świadectwo Słowa Bożego o nim. Ilekroć widzicie ludzi zaprzedanych kłamstwu, ilekroć widzicie ludzi zamiłowanych w nikczemności, oddanych temu, aby niszczyć, wiecie, że macie do czynienia z niewolnikami diabła. A propos niszczenia,
Mam znajomego, który swego czasu odbywał zasadniczą służbę wojskową. Znajdował się w pokoju z innymi mężczyznami, bo tak wyglądało zakwaterowanie w systemie skoszarowanym. Każdy, kto był w wojsku, łącznie ze mną, dobrze wiecie, że w wojsku łóżko musi być pościelone. W wojsku nie istnieje rzeczywistość niepościelonego łóżka. Nie istnieje taka opcja nawet. I ono nie ma być po prostu pościelone, ono ma być perfekcyjnie pościelone. Ponieważ jeżeli nie będzie, są ciężkie konsekwencje z tego powodu. Więc ten mój znajomy był w pokoju z kilkoma innymi mężczyznami, był wierzącym. Od czasu do czasu, gdy wracał do pokoju, zobaczył, że jego pościelone niegdyś łóżko było teraz rozwalone. Więc niedługo myśląc, dał sobie ten spokój, pościelił po raz kolejny, ale gdy wracał od czasu do czasu, znowu było zniszczone i rozwalone. Pewnego czasu dowiedział się, kto to uczynił, kto to czyni wobec niego. I podszedł do tego człowieka i mówi do niego: wiesz co, twój Bóg potrafi tylko niszczyć, a mój potrafi kochać. Zauważcie, tak tylko jako dygresja tutaj mówię, że naprawdę nie trzeba nieraz wielkich krzyków, agresji, przemocy werbalnej. Wystarczy mądrość prawdy, mądrość Boża, mądrość Słowa Bożego, aby pokazać człowiekowi, jak bardzo jest pod panowaniem, działaniem szatana, diabła. Tak było w tej sytuacji. Specyficzny czasownik, jaki mamy tutaj w wersie drugim, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Skariotu, zamysł wydania go. Grecki czasownik balo, który oznacza rzucenie czegoś tak, jakby spadło. To jest jeden z tych czasowników, tak jakbyście widzieli kuszenie Jezusa. Szatan mówi: rzuć się w dół. Ale ma też drugi wydźwięk, oczywiście równie pierwszorzędny co poprzednia interpretacja, o której mówiłem, tego czasownika. Oznacza to siać. Dosłownie siać. Dlatego w tym fragmencie jest powiedziane tak naprawdę, że diabeł zasiał już w sercu Judasza, syna Szymona Iskariota, myśl o wydaniu go. Dokładnie tak mówi Biblia Nowego Przymierza, że diabeł zasiał, a to jest kluczowy wydźwięk. Ponieważ to on właśnie czyni, on zasiewa w naszym sercu ziarno nikczemności, ziarno zła, i teraz to, czy to ziarno w naszym sercu będzie rosło, rozkwitało, jest zależne od tego, ogólnie rzecz biorąc, czy chodzimy według ducha, czy według ciała. To, jak bardzo pozwolimy temu ziarnu rosnąć, zależy od tego, czy żyjemy w komorze modlitewnej, czy nie. Czy mamy życie modlitewne, czy ta komnata jest pusta. Czy żyjemy w Słowie Bożym, jesteśmy pełni Słowa Bożego, jak mówi Paweł do Kolosan, czy jedynie okazjonalnie zapoznajemy się z tym, co Słowo Boże mówi. Czyli nasze postępy w pobożności, uświęceniu pomogą nam albo pokażą nam, na ile to zasianie przez diabła czegokolwiek w naszym sercu będzie skuteczne dla niego. Zatem on zasiał w sercu Judasza nikczemny plan wydania Jezusa, co jest zupełnie tym samym zjawiskiem, działaniem i metodą, jaką widzieliśmy w ogrodzie Eden wobec Ewy. Zauważcie, że szatan w ogrodzie Eden nie zmusił Ewy do zrobienia czegokolwiek. On jej zasugerował, że w zasadzie korzystanie z tego drzewa i zjedzenie tego owocu dają niewymierne korzyści. Znacznie lepsze obietnice, aniżeli te, które dał Bóg, gdyby Ewa nie skorzystała z opcji szatana. Więc on robi to samo z Judaszem tutaj. On zasugerował mu coś, on go nie zmusił do niczego, zasugerował mu wydanie Jezusa również dla rzekomych korzyści, którymi są dla Judasza pieniądze. Wiemy, że Judasz wydał Jezusa dla pieniędzy. Więc on zasiał taką myśl i w pełni Judasz z tego planu, pomysłu szatana skorzysta, dlatego, ponieważ jest pełen niewiary i nikczemności już w tym czasie. Ona rosła. Można się zastanawiać, jak to się stało po 3 latach, widząc to, co Jezus czynił, słuchając jego słów mądrości, nikt tak nie nauczał jak Jezus. Ostatecznie to jest jego postawa, niewiara i nikczemność, gotowość, aby wydać Jezusa. Jeden z apostołów Jezusa. JC Ryle komentuje, że Judasz z pewnością nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji swojej decyzji i postępowania, ale przecież tak się właśnie sprawy mają z każdym nikczemnym człowiekiem, prawda? Kto z nikczemnych ludzi zdaje sobie sprawę z konsekwencji jego postępowania? 3 lata chodzenia Judasza z Jezusem jako apostoł. Dlatego nie bądźmy nigdy zaskoczeni hipokryzją fałszywych chrześcijan. Nie powinno nas to dziwić, ponieważ na przykładzie Judasza widzimy, jak daleko mogą zajść tacy ludzie w przybieraniu pozorów prawdziwych uczniów Jezusa. Osobiście znam przykłady ludzi, którzy radykalnie zmienili swoje życie na chrześcijańskie z dwóch powodów. Pierwszy pieniądze, a drugi chęć poślubienia osoby wierzącej. Żeby zdobyć pieniądze, udają, że są chrześcijanami,
bez względu na to, czy są świadomi tego, czy nie, a co. I żeby zdobyć kogoś, z kim chcą spędzić resztę życia w małżeństwie, zaczynają bawić się w chrześcijaństwo. Niebywały kontrast. W wersie pierwszym mamy Jezusa, który umywa swoich aż do końca, a w drugim wersie mamy tak jakby, w domyśle to nie jest tam napisane, Jezusa, Judasza, który znienawidził Jezusa aż do końca, można by rzec. Wers trzeci. Wiedząc, iż Ojciec wszystko dał mu w ręce, i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi. Jak powiedział jeden z teologów w kontekście tego wersu, Jezus przyszedł od Boga, ale Boga nie zostawił. Teraz wraca do Ojca, ale nie zostawia nas. Spójrzcie, Jan nie pozostawia nam wątpliwości. On chce, abyśmy wiedzieli, że to, co zaraz będzie się działo z Jezusem, nie jest po prostu zbiegiem okoliczności, ale od początku zaplanowanym dziełem naszego Pana. Wiemy, że po części w wersie trzecim już słyszeliśmy to, co on tutaj mówi wcześniej. W zasadzie nawet dzisiaj. W wersie pierwszym było Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, a tutaj w wersie trzecim mamy wiedząc, że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi. Więc Jan po części tutaj powtarza nam tą wyśmienitą prawdę, bo jest ona istotna. Jan umieszcza tę informację w tym miejscu bezpośrednio przed tym, co Jezus będzie czynił. Dlaczego? Bo ten wers wydaje się być niepotrzebny tutaj, może ktoś by mógł powiedzieć. Jan chce, abyśmy zrozumieli absolutnie fenomenalną prawdę, jaka tu jest ukazana. Zdumiewająca prawda, która brzmi następująca. Jak mówi wers trzeci, Jezus Chrystus, ten, któremu Bóg chwały dał wszystko w Jego ręce, ten, który od Boga wyszedł, ten, który do Boga prawdziwego odchodzi, to właśnie ten, i teraz wers czwarty, wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Widzicie to połączenie? Widzicie, dlaczego tam jest wers trzeci? Bo zanim on powie, co Jezus robi, chce nam pokazać w wersie trzecim, kim jest ten, który robi to, co robi, od wersu czwartego. Musimy być świadomi tego, kim Jezus jest, abyśmy zrozumieli, jaką wartość ma to, co Jezus czyni wobec uczniów zaraz. Więc po kolei. Wstał od wieczerzy, co znaczy, że wieczerza już trwała. Złożył szaty. Chodzi o zewnętrzną część szaty. Nie bezpośrednio tą przylegającą do ciała, ale zewnętrzną część szaty, którą ludzie na wschodzie nosili. Biblia Nowego Przymierza to wychwyciła w wersie czwartym, gdzie jest napisane, wstał od wieczerzy, złożył swe wierzchnie szaty. Wziął płócienny ręcznik i przepasał się nim. Ta szata była zdejmowana przez ludzi, gdy mieli realizować jakieś prace fizyczne. Zdejmowali ją, bo po prostu było wygodniej. Zatem Jezus przygotowuje się do pracy tutaj. Wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Dobrze znana czynność ludzi wschodu tamtych czasów. Naprawdę. Ona dotyczyła zaciśnięcia wokół bioder pewnej tkaniny przed rozpoczęciem pracy. Zgodnie z Ewangelią Łukasza 12, jakie są oznaki dobrego sługi? Kto z was pamięta? Tam jest napisane tak. Starajcie się raczej o Jego Królestwo, a te rzeczy będą wam dodane. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawdźcie sobie trzosy, które nie niszczą skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje, ani mól nie niszczy, bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie wasze serce. Niech będą przepasane biodra wasze. To jest oznaka dobrego sługi, przygotowanego sługi do służenia. I niech będą zapalone wasze pochodnie, a wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owie słudzy, których Pan zostanie czuwających. Oznaka czujności. Gdy nadejdzie, zaprawdę powiadam wam, spójrzcie teraz, przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Fascynujące jest to, że Jezus dokładnie to teraz w tym momencie czyni w Ewangelii Jana 13. Jezus przepasze się i będzie im usługiwał. Jako doskonały sługa. Wers 4 mówi, że wziąwszy prześcieradło swoje, przepasał się. I wers 5. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wyścierać prześcieradłem, którym był przepasany. Prawda tego wersu mnie przerasta. Po prostu miażdży mnie to, co jest napisane. Co tu się dzieje?
Pamiętamy o wersie 3, który jest połączeniem tego, co jest między wersem 1 i 2, a wersem 4 i 5. Ten, któremu Bóg chwały dał wszystko w jego ręce, który wyszedł od Boga i do Boga odchodzi, umiłowawszy swoich, umiłował ich aż do końca. Co oznacza, że teraz pokaże im, na czym polega ta miłość. To, co teraz robi, jest wyrazem tej miłości aż do końca. To nie rybak obmywa nogi rybakowi tutaj, nie Piotr Jakubowi, ale to ten, który wyszedł od Ojca, który do Ojca idzie, któremu Ojciec dał wszystko w jego ręce i nawet jakbyśmy chcieli dodać to, co mówi Izajasz odnośnie Jezusa, przedziwny doradca, Bóg mój mocny, Ojciec odwieczny, Książę Pokoju, to ten obmywa nogi swoich uczniów w tym miejscu. Spójrzcie, o czym tutaj mówimy. Syn Boży, Słowo, przez które wszystko powstało, obraz Boga niewidzialnego, bierze misę, nalewa wody do środka, klęka przed swoimi uczniami, którzy byli w pozycji bardziej leżącej, aniżeli siedzącej przy wieczerzy. Klęka przed ich stopami, które póki co do tego czasu nie były obmyte. Pan chwały i Stwórca obmywa naklęcząco nogi swoich uczniów. On bierze tą misę pełną wody i przystaje do stóp każdego swojego ucznia, włącznie z Judaszem. To się nazywa po prostu umiłowanie do końca, to się nazywa pokora miłości, którą Jezus tutaj demonstruje jako przykład dla nas. Jak powiedzieli mądrzejsi i bardziej pobożniejsi ode mnie, tylko prawdziwie pokorny człowiek potrafi prawdziwie kochać. To, jak bardzo zdolny jesteś do tego, aby kochać, zależne jest od tego, jak bardzo ubogi w duchu jesteś i jak bardzo pokorny jesteś. Dlatego, ponieważ im bardziej pokorny jesteś, tym mniej zależy ci na twoim własnym interesie. A więcej zależy ci na interesie osób. Mniej obchodzi cię twój własny interes, a bardziej interes innych. Mniej obchodzi cię twoja sprawa, jeżeli jesteś pokorny, a bardziej sprawa innych. Mniej obchodzi cię twój problem, bardziej problem innych. Mniej interesuje cię twoja potrzeba, a bardziej potrzeba innych. To jest wyznacznik pokory. I teraz dodajcie do tej pokory miłość, to macie to, co widzicie tutaj. Pana chwały, który bierze miskę z wodą, aby obmywać nogi uczniów, którzy nie mają należytej postawy w tym miejscu. Nie zobaczymy tego w Ewangelii Jana, ale widzimy to w pozostałych Ewangeliach, gdzie jest mowa co nieco na temat ich postawy w trakcie wieczerzy. W tym miejscu, spośród wszystkich rzeczy, jakie Jezus mógł uczynić w trakcie wieczerzy, zdecydował się uczynić właśnie to. Apostołowie tego nie zrobili. Nikt z apostołów nie wpadł na pomysł, aby przystąpić do wieczerzy z już umytymi nogami. Nikt z nich sobie nawzajem tych nóg nie obmył. I nie było to nawet możliwe, ponieważ jak wam przed chwilą powiedziałem, w Ewangelii Łukasza jest wzmianka o tym, że w trakcie wieczerzy oni debatowali o tym, kto z nich jest większy. A ponieważ tak czynili, to nie mieli postawy pokory, więc niemożliwym było dla nich, aby obmyć sobie stopy, ponieważ oni oczekiwali, że wszyscy im obmyją stopy, ponieważ są tacy wielcy. Lecz Jezus taki po prostu nie jest. Nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany, ponieważ tak wygląda prawdziwa, czysta i pokorna miłość. Ten wers mnie przerasta, poważnie. Jeżeli ktoś tutaj miał komuś umyć nogi, to na pewno nie jest ze swoim uczniom, nie nauczyciel swoim uczniom, nie stwórca swojemu stworzeniu. Nie tak to powinno wyglądać, a jednak tak właśnie czyni. Wierzę, że ten niepozorny wers jest pełen bogatej, mądrej teologii i jednocześnie stanowi mocne, solidne wezwanie do upamiętania każdego z nas. Ponieważ jest on jakoś zaniedbany. Każdy z nas pewnie dotarł do pewnych granic możliwości zrozumienia tego, co Słowo Boże mówi na temat pewnych doktryn, ale sytuacja tutaj niekoniecznie jest skomplikowana, prawda? Mamy wyraz miłości Jezusa w stosunku do swoich uczniów, który później będzie argumentował, że to jest to, co On chce, abyśmy czynili wobec siebie, podkreślając uniżoną miłość do siebie nawzajem bardziej, aniżeli faktyczne, dosłowne umywanie sobie nóg jako postawę chrześcijańską. Ale Jezus jest tym, który pokazuje nam w tym, ktoś mógłby powiedzieć, mało teologicznym fragmencie, istotę bycia chrześcijaninem, istotę bycia Jego uczniem.
I pokazuje to nie jedynie poprzez powiedzenie: obmywajcie sobie nogi, bądźcie uniżeni wobec siebie, ale pokazuje im samym sobą to, co on chce, abyśmy wzajemnie wobec siebie czynili. To jest wezwanie, moim zdaniem, do głębokiego zrewidowania naszej chrześcijańskiej postawy. Mojej, waszej, każdy z nas powinien traktować ten fragment jako wezwanie do upamiętania. Każdy z nas, który zawierzył Jezusowi, którego Jezus umiłował aż do końca, powinien zastanowić się, czy kocha taką pokorną miłością, jak Jezus swoich uczniów. Ponieważ jest tu mowa o miłości, umiłował ich aż do końca. Teraz to pokazuje poprzez uniżenie się przed nimi. To jest miłość chrześcijańska. Można by zadać w ogóle pytanie, jak to w ogóle jest możliwe, żeby chrześcijanin nowonarodzony miałby nie chcieć pokazywać takiej pokornej miłości w stosunku do innych ludzi, a tym bardziej w stosunku do domowników wiary. Dlaczego ktoś miałby się zbraniać? Jak powiedział Paul Washer po raz kolejny, wszelkie nasze problemy wynikają z tego, że nie jesteśmy jak Chrystus i że nie czynimy tego, co On nakazał. To jest jedna z tych rzeczy, którą, jak zobaczymy, Jezus nakazał, abyśmy czynili. Nie możemy zapominać o tym, że oprócz biblijnych prawd i doktryn, które musimy znać, musimy kochać, istnieje również druga odpowiedzialność i zobowiązanie, jakie Pan nam dał, aby miłować siebie taką pokorną miłością. Wyobraź sobie, że jesteś w trakcie takiej wieczerzy, którą tutaj mamy. Podam wam to jako zmyślony przykład, aby przedstawić powagę sytuacji. Ja bym może jakoś zaargumentować, że jest to faktycznie wezwanie dla każdego z nas do pewnego upamiętania, otrzeźwienia, obudzenia się z duchowego letargu. Wyobraź sobie, że jesteś na takiej wieczerzy jako uczeń i sługa Jezusa. I pewnie nie byle jaki uczeń, bo reformowany, z prawdziwą, biblijną, mądrą, słuszną doktryną. Masz porządne rozumienie Słowa Bożego. Znasz Słowo Boże. Wstałeś od wieczerzy, złożyłeś szaty, wziąłeś prześcieradło, przepasałeś się nim, nalałeś wody do misy, podchodzisz kolejno do 12 braci w Chrystusie, którzy są przy tej wieczerzy. 12 braci w Chrystusie i ty. Leżą przy stole, klękasz u stóp pierwszego z nich i począłeś umywać jego nogi. I czynisz to bardzo dobrze, gruntownie, starannie, ponieważ wiesz, że ten brat, do którego podszedłeś, też jest reformowany. Macie te same poglądy, wierzy w pięć sola, naprawdę treściwy człowiek, więc nie masz problemu, żeby to uczynić. Następnie bierzesz tą miskę i idziesz do drugiego. Podchodzisz tam, ale decydujesz się obmyć jedną tylko nogę, ponieważ jest to charyzmatyk. On nie wierzy w sola Skryptura. On ma jakieś problemy tutaj z przekonaniem odnośnie darów Ducha Świętego, ale obmyjesz mu tą jedną nogę. To uczynisz. Bierzesz tą miskę, idziesz do trzeciego. Cóż, ewentualnie dwa palce u stopy, ponieważ jest to Arminianin. Ciężko przyjąć, czy to w ogóle jest brat. Odrzuca sola Skryptura, ewentualnie odrzuca sola gratia, nie wie, że zbawienie jest tylko i wyłącznie z łaski. Dodaje tam jakieś uczynki. Typowy synergista. Idziesz do czwartego i widzisz, że ten człowiek ma problem z rozumieniem eschatologii biblijnej rzecz biorąc. Jest to jakiś amilenista. On nie wierzy w to, że istnieje dosłowne tysiącletnie królestwo w Jerozolimie. On odrzuca pochwycenie kościoła. On, jakby nie było, chyba alegoryzuje Daniela 7. Nie zgadza się z tym, co Biblia mówi jasno i wyraźnie ponoć na temat tego, jak będzie wyglądać koniec czasów. Więc ewentualnie dasz mu ścierkę, żeby sobie umył te nogi. Podchodzisz do piątego, widzisz tego człowieka tam, ewentualnie przedstawisz mu tą miskę, żeby umył sobie te nogi, ponieważ niekoniecznie polubi twoje posty na Facebooku, nie zasubskrybował twojego kanału na YouTubie, a mimo to jednak, jakby nie było, umieszczasz tam biblijne treści. Czyta Joyce Meyer, nie czyta Jana Kalwina, więc pozwolisz mu tylko i wyłącznie obmyć samego siebie. Podchodzisz do szóstego i znowu reformowany brat Fanu, więc idziesz wymienić wodę w misce. Musi być czysta, ponieważ on jest reformowany. Nowa ścierka. Gruntownie z opcją suszenia działasz tak, żeby te nogi były czyste. Więc to jest oczywiście zmyślona moja satyra, która miała na względzie jedynie ukazać nam, że w naszej miłości chrześcijańskiej nieczęsto zachowujemy się jak chrześcijanie. Jesteśmy bardzo stronniczy i często uzależniamy naszą miłość od naprawdę błahych rzeczy. Prawdziwa, pokorna miłość nie może być uzależniona przez cokolwiek. Zauważcie, Jezus nie obmył nóg Piotra bardziej, ponieważ Piotr zawsze bardziej mu ufał.
Jezus obmógł wszystkich łącznie z Judaszem, który miał go wydać. I nie patrzył na to, kto z nich lepiej zrozumie jego przypowieści, a kto z nich częściowo tylko zrozumiał. Ja nie mówię tutaj o tym, żeby pójść na kompromis z prawdą. Ja nie mówię o tym, że prawda nie ma znaczenia. Jak powiedziałem na początku, łącznie z prawdami Słowa Bożego i z biblijnym zrozumieniem doktryn Słowa Bożego musi tam być jednocześnie pokorna miłość. Więc miłość Boża zawsze działa tylko i wyłącznie w rzeczywistości prawdy Bożej. Nie można tego oddzielić. Ale jeżeli wiemy, że ten człowiek został zbawiony, to wiemy również, że Jezus go przyjął. Więc jeżeli Jezus go przyjął, to ty go nie odrzucaj. Mamy zobowiązanie naszego Pana, aby okazać miłość wszystkim, tak jak nasz Pan tutaj to wykazał poprzez swój przykład. Więc moim pragnieniem jest to, abyśmy zrozumieli na przykładzie naszego Pana, który stanowi dla nas niedościgniony wzór, abyśmy zrozumieli, że pokorna miłość wymaga od nas wylania tej miłości w naszych czynach i życiu wobec każdej jednej osoby, nie uzależniając wielkości tej miłości od tego, czy jego poglądy są spójne z twoimi. Mówię o ludziach, którzy bez wątpienia są zbawieni. Mówię o demonikach wiary. Dla wielu z nich z pewnością zajmie to trochę czasu, zanim ułożą sobie doktryny biblijne tak, jak to powinno być. Przecież nikt od razu nie rodzi się perfekcyjnie doskonały, gdy Pan go zbawia. Pod żadnym względem, czy to doktrynalnym, czy moralnym, ale Pan zbawia nas do tego, abyśmy zastali w poznaniu Jego słowa i pewnie ukształtowanie tych doktryn nieraz zajmie trochę czasu. Więc okażmy miłość wszystkim, tak jak nasz Pan nas tutaj uczy i w ten sposób dowiedzmy, że jesteśmy Jego uczniami, jesteśmy prawdziwym Jego świadectwem. Wstał od wieczerzy, nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przypasany. Ewidentnie mowa o pokornej miłości naszego Pana. Uczniostwo Jezusa właśnie na tym polega. Na pewno będziemy mieli więcej na ten temat. Jezus sam nam powie, dlaczego to uczynił i czego nas oczekuje po tym, jak skończy myć nogi swoich uczniów. Chciałbym tylko na kanwie tego, co tu widzimy, może poniekąd zachęcić nas do tego, abyśmy się zatrzymali w naszych gorliwościach, jakie mamy do prawdy Bożej. Nie przestańmy, nie ustajmy. Dążmy do tego, aby trwać prawdzie Bożej i zabiegać o tą prawdę i ukazywać ją ludziom wszędzie. Jednak jeżeli zabierzemy stamtąd miłość, to jak bardzo to się różni od średniowiecznej inkwizycji? Tak szczerze. Jedna z definicji średniowiecznej rzymskokatolickiej inkwizycji mówi o tym, że miała ona starania o to, aby zwalczać herezję i dążyć do jedności wiary rzymskokatolickiej. Jeżeli nie mamy miłości pokornej, którą Jezus nam tutaj prezentuje, to w jaki sposób ludzie mogliby powiedzieć, że jesteśmy kimś więcej niż tylko tymi, którzy walczą o prawdę? Jak bardzo różnimy się od tego świata? Co mamy światu do zaoferowania? Każdy ze świata może okazać gorliwość o pewnego rodzaju prawdę, ale nie da się podrobić prawdziwej miłości, która jest pochodzenia boskiego. Oby się nie okazało, że ktokolwiek z nas jest jak Saul Stars sprzed nawrócenia, który miał gorliwość o Boga i miał gorliwość o prawdę Bożą, które powodowały co? Prześladowanie chrześcijan. Obyśmy się tacy nie okazali. Żeby się takim nie okazać, musimy być jak Jezus w tym fragmencie. Musimy iść za Jego przykładem. Musimy działać według pokornej miłości. Wstał od wieczerzy i począł umywać nogi swoim uczniom. To jest po prostu wezwanie dzisiejszego słowa do trzymania się zdrowych biblijnych doktryn, do nauczania tych doktryn i jednocześnie wszystko w obrębie miłości pokornej, jakiej nasz Pan tutaj uczy. Więc podsumowując ten fragment dzisiejszy, pozwólcie mi na krótkie sformułowanie kilku myśli. Wstępne zamierzenie przy przygotowaniu dzisiejszego kazania było takie, aby przejść od wersu 1 do wersu 17 i bylibyśmy w stanie bez problemu to uczynić, ale dotarłem do wersu 5 i byłem trochę oszołomiony. Przytłoczone, więc stwierdziłem, że spróbujemy tylko do tego wersu i będziemy kontynuować, aby ten istotny punkt kulminacyjny tego, co dzisiaj widzieliśmy, że Jezus wstał od wieczerzy, zaczął umywać nogi swoich uczniów, żeby on nam nigdzie nie uciekł do następnego razu. W dalszej części dowiemy się na temat znaczenia tego, co się wydarzyło. Moją głęboką nadzieją jest, że po dzisiejszych 5 wersach, jakie widzieliśmy, widząc przykład Jezusa, widząc, co uczynił, zechcemy zwrócić uwagę na ten dość zaniedbany aspekt życia chrześcijańskiego, prawda? Każdy będzie znany z tego, że walczy o prawdę, ale mało kto jest znany z tego, żeby umierzyć się przed bratem, który może nawet niewiele wie ze Słowa Bożego.
Ta miłość, która tutaj czyni różnicę między chrześcijaństwem zrodzonym z Boga, a fałszywym religijnym chrześcijaństwem zrodzonym z tego świata, ta miłość jest tą miłością, która jest w stanie przyprowadzić ludzi do Chrystusa. Zaintryguje ich do tego stopnia, że oni przyjdą do Niego, położą w Nim ufność i zostaną zbawieni. Więc jest to coś ważnego. To jest ta miłość, która może poprowadzić ludzi do rozważenia tego, kim jest Chrystus. Kim jest ten człowiek? To jest ta miłość, która dowiedzie, że prawdziwie jesteśmy uczniami Jezusa, który umiłował nas aż do końca, a z tego powodu my również miłujemy. Francuski cesarz Napoleon Bonaparte powiedział w ten sposób: znam ludzi i mówię wam, że Jezus Chrystus nie jest tylko człowiekiem. Nie sposób porównać go z jakąkolwiek inną osobą. Aleksander, Cezar, Karol Wielki i ja założyliśmy imperia. Na czym jednak opierał się nasz geniusz? Na sile. Jezus Chrystus oparł swoje imperium na miłości i w tej godzinie miliony ludzi były gotowe dla Niego umrzeć. Ostatnie słowo. Wierzę, że gdy położymy w końcu należyty akcent w naszym chrześcijańskim codziennym życiu na okazywanie tej właśnie umiłowanej, pokornej miłości, jaką zademonstrował nasz Pan, to znajdą się osoby na tym świecie, które zobaczą to, kim jesteśmy i jak żyjemy, i jak naśladujemy naszego Pana. I widząc świadectwo nasze, nie tylko Bóg otrzyma chwałę z tego powodu, ale również te osoby będą mogły być poprowadzone do zbawienia w Chrystusie Jezusie przez wiarę w Niego. Niech Pan da, abyśmy zapragnęli naśladować Go i czynić to, co On tutaj ukazał. Powstajmy proszę do modlitwy. Ojcze, jestem Ci wdzięczny za Twoje słowo i za to, jak nas prowadzisz przez Twoje słowo. Kształtuj nas, proszę, i daj nam więcej zdumienia nad tym, co tutaj się wydarzyło, co ten fragment nam przedstawił, abyśmy mogli również być naśladowcami naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.